Dzień dobry panie. Mam na imię Janusz i chciałem specjalnie nagrać. Wiem, że takie trochę dziwne, ale w tym świecie już mnie nic nie dziwi. Wybieram formę nagrywania się na wideo, ponieważ jest to taka moja pewnego rodzaju egoistyczna obsesja. Przestałem już wnikać dlaczego, ale przejdę do sedna sprawy. Przede wszystkim pozdrawiam panią bardzo gorąco, pozdrowieniem majańskim in la cash oraz zwykłym ludzkim witam. Dzień dobry, czy tam dobry wieczór. Chciałem pani bardzo podziękować. Nagrywam się z tego względu, że zajęłoby mi to masę czasu, żeby napisać to, co czuję, i prawdopodobnie może byłoby to lepsze, ale jestem strasznie, strasznie leniwy. Chciałem pani podziękować za cały wkład, przekaz energetyczny, downloady tak zwane z kosmosu, w postaci książek i tych wszystkich pięknych informacji, ponieważ jestem związany z pani, nie wiem, jak to się poprawnie po polsku nazywa, fundacją od kilkunastu lat. Mieszkam w Chicago od 99 roku. Mam na imię Janusz, nie wiem, czy już wspominałem. Urodziłem się w Oświęcimiu, a to prawdopodobnie panią w ogóle nie interesuje. Mój tak zwany download z kosmosu jest też bardzo... Przepraszam, jest 5 rano, ale bardzo chciałem to nagrać. Chciałem pani podziękować, ponieważ pewnego razu w cichym basemencie nasz szanowny kolega Kem2012, krystaliczny wojownik Grzegorz, który nam zapodał jakąś dziwną książkę. Dziwną książkę nam zapodał kiedyś, siedząc tam w cichym basemencie. W tym cichym basemencie zakorzeniły się te wszystkie ziarna. Kosmiczne, krystaliczne, magnetyczne, teletyczne, teoretyczne. Nie jestem specjalistą, tak jak co po niektórzy ludzie, którzy nagle się wywodzą jako wielcy, wszechwiedzący, informatycy i przekaźniki. Nie robię readingów, nie charge'uję ludzi, nie. Po prostu chciałem pani powiedzieć, że szeruję, dzielę się z informacjami kosmicznymi z kalendarza mają z pani strony i zawsze podawałem adres e-mailowy, a czy adres adres strony, do której zwracałem wszystkich ludzi, bo to nie są moje informacje, nie brałem tego na siebie, pieczątki żadnej nie przybijałem, że to moje, bo w tych czasach ludzie lubią sobie przybijać pieczątki, że coś jest ich, bo zostawali informacje. Ja wiem, że to tak samo są informacje, które pani zaczerpnęła skądś tam, ale suma summarum jest taka, chciałem pani bardzo podziękować. Nie ogarnąłem wszystkich tematów, bo jest tego strasznie dużo. Jestem leniwy i mój mózg jest za bardzo jeszcze taki klik, klik, klik. No, ale pochłonęło mnie to. Pochłonęło mnie kalendarz Majów bardzo mocno. Wszystkich tutaj na... Wszystkich w Chicago nawracaliśmy. Na kalendarz mają nawet doszło do tego, że zostałem tak zwany obdarowany. Pewnie to tak panią w ogóle nie interesuje, ale zostałem obdarowany pięknymi wizerunkami. A to już jest każdego prywatna sprawa. Po prostu pochłonąłem to. Biały rytmiczny pies. Jest to energia, która emanowała w ten dzień, kiedy ja się pojawiłem, kiedy moja kochana mamusia mnie tutaj urodziła. No i tatuś i cała załoga, bo tata akurat był w Grecji, szalała i w ogóle energia pryskała tak jak dla każdego. Każda energia jest niesamowita, żyjemy w pięknym świecie. Świecie energetycznym. Downloady. Mistrzostwo. Nie wiem do czego zmierzam. O! Nagrywam to, bo chciałem pani przekazać podziękowania przede wszystkim. Bardzo wielkie dziękuję. Kocham panią, nie znam panią, ale panią kocham. Częściowo tam może w takiej mini jednostce łączy się tam i rozumuje te klimaty, w których pani tam się obraca. Dostrzegłem, że są różne nurty. Nurty, tak to się nazywa poprawnie.
nurty promujące wiedzę kalendarza Majów i wiedzę Colkin i informatycznego tam przekaźnika. Nie wiem, czy to mówię poprawnie. Owszem, akceptuję to. Staram się nie oceniać. Jest bardzo piękna sprawa. Piękna sprawa. Niech ludzie się dzielą. Niech są tak zwanymi samozwańczymi guru, którzy przekazują informacje, które one już były od zawsze, prawda? Zawsze i wszędzie. Muzyka, energetyka, przekaźnika, ja jestem innym ty. Biały rytmiczny pies. Rytmika ze mną jest związana bardzo długo. Źle się dzisiaj czuję, w ogóle miałem. Pobawmy się teraz wizytę psychologa. Ciężkie momenty, ale to normalne. Czasami kąpię się w tych emocjonalnych wodach. Dzisiaj przeczytałem pani ostatni wpis i tam właśnie było coś, co mnie tak jakby poruszyło. No, dużo rzeczy mnie rusza, wzrusza, porusza, no ale nic mi już nie może zaskoczyć, kompletnie nic. Jestem tutaj sam, nie mam za bardzo takiej grupy ludzi, żeby promować, łączyć się. Owszem, spotykam na swojej drodze czasami osobniki lub osobniczki z podobnymi tatuażami. Wtedy wiem, że to jest rodzina lub klimaty, w których się możemy zakotwiczyć i przekazać sobie energetyczne jakieś tam informacje, no nie? Ale do czego zmierzam? Jest to pewnego rodzaju taki wygłup mój. Może się ośmieszam w tym momencie. Nie wiem, nie interesuje mnie to. Ale chciałem bardzo, bardzo pani podziękować. Bardzo pani podziękować za wkład energetyczny, no. Za te informacje, które może kiedyś będę miał czas i przeczytam wszystko. Na razie przeczytałem to, mówię. Mam dużo pani książek, nie wszystkie, ale był taki okres czasu, że świętej pamięci Grzegorz. Pokażę pani Grześka. Grzesiu, Grzesiu, Grzesiu! Grzesiek, o! Grzesiu, proszę bardzo, jest Grzesiu. Grzesiek. Przekazał nam tę informację. Wielki mistrz. Bez oceny, kim był, jakim był, jak umarł, jest to kompletnie nieważne. Przekazał nam tę wiedzę. Znaczy przekazał, no podał dalej, prawda? I o, już wiem, dlaczego nagrywam ten film. Nagrywam ten film, żeby pani powiedzieć, że tak, ja jestem odpowiedzialny za to, że często szeruję z pani strony tak zwane kiny. I chciałem pani podziękować za to, że mogę szerować tą wiedzę kalendarza Majów z pani strony. Chciałbym kiedyś z panią porozmawiać. Może nie byłem w Polsce 18-19 lat. Może kiedyś, jak przyjadę do Polski, na pewno odwiedzę wydawnictwo Pulsar Pulsujące. No, tak więc wrzucam to teraz na YouTube. Mam nadzieję, że to do pani dojdzie. Życzę pani miłego surfowania i ściągania tych wszystkich informacji. Kocham panią bezinteresownie. Biały rytmiczny pies. Pozdrawiam całą rodzinę, całą załogę i nie wiem co jeszcze powiedzieć, no. In lekarz, Alakin, Bóg jest wielki, życie jest piękne. Don't stop believing in God. It's beautiful. Oh, wszystko. Pozdrowienia. Biały rytmiczny pies, Janusz Tobiesiewicz, pozdrawiam z Chicago. Jest 6 rano w sobota. No. Tak więc, dużo miłości, dużo wytrzymałości, to wszystko. Na razie.